Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacqueline Kufel. Witam Państwa w piątek, 19 czerwca. A co dziś w programie? 14 klubów sportowych z Zabrza otrzyma dofinansowanie w ramach rządowego programu Klub. Środki można przeznaczyć na wynagrodzenie trenerów, na sprzęt sportowy, a także na obozy dla dzieci i młodzieży. Pierwszym rywalem Górnika Zabrze w rundzie barażowej będzie Korona Kielce. Wiemy, że są teraz w trudnej sytuacji, więc spodziewamy się bardzo zmotywowanej drużyny, która chce wygrać. Wizytę w Zabrzu złożyła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji osobiście wręczyła czeki przedstawicielom klubów sportowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach rządowego programu Klub. Już po raz piąty kluby sportowe z całej Polski mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach rządowego programu Klub, którego celem jest bezpośrednie wsparcie małych i średnich klubów pracujących z dziećmi oraz młodzieżą do 18 roku życia. W tym roku wpłynęło w samych wniosków blisko 6 tysięcy. Pozytywnie rozpatrzyliśmy 4900 wniosków. Te wnioski wszystkie, które formalnie przeszły pozytywnie. Dlatego te wnioski, które odpadły, miały błędy formalne i dlatego nie dostały, tylko i wyłącznie dlatego nie dostały dofinansowania. W normalnym programie Klub środki można przeznaczyć na wynagrodzenie trenerów, na sprzęt sportowy, a także na obozy dla dzieci i młodzieży. W tym roku ze względu na okres pandemii postanowiliśmy dać taką możliwość, że można całą kwotę dofinansowania przeznaczyć na wynagrodzenie trenerów właśnie po to, żeby zatrzymać miejsca pracy, żeby zabezpieczyć ten trudny okres i naszych trenerów, opiekunów, wychowawców wspomóc w tym trudnym okresie. W tym roku kwota dofinansowania wyniosła łącznie ponad 55 milionów złotych. Dzięki temu wsparcie objęło blisko 5 tysięcy klubów sportowych. W Zabrzu o dotację ubiegało się 19 klubów. 14 z nich uzyskało pozytywną opinię. To jest zaledwie drobna część tych wszystkich klubów, które w Zabrzu mamy. Uruchamiamy bardzo duży program finansowany wprost z budżetu miasta, ale cieszymy się z każdej złotówki. To pokazuje, że można się o pieniądze w ministerstwie także starać i to są także dodatkowe możliwości, które przed zabrzeńskimi klubami stoją. Nie ukrywam, że analizowałem w jaki sposób, mniej więcej proporcjonalnie to jest do dotacji, która jest od nas. No to jest około gdzieś 25% tego, co zwykle tym małym klubom my dajemy, więc to jest istotny zastrzyk finansowy. Ale oczywiście główne źródło finansowania lokalnych klubów to muszą być gminy i bez wsparcia gmin na pewno małe lokalne kluby sportowe nie będą mogły funkcjonować. Wsparcie ministerstwa jest dodatkowym środkiem bardzo ważnym. Kluby to są, tak jak przypominam, małe i średnie kluby. Często to jest całkowity budżet takiego klubu, więc to jest ogromne wsparcie. Widzę chociażby po reakcjach właścicieli tych klubów, trenerów, którzy współpracują z dziećmi i młodzieżą, więc cieszę się, że ma to tak ogromne zainteresowanie i że możemy w ten sposób pomóc. Kwoty dofinansowania w ramach programu to odpowiednio 10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych oraz 15 tysięcy złotych dla tych wielosekcyjnych. Na co zabrzeńskie kluby planują przeznaczyć pieniądze? Będziemy wykorzystywać te pieniądze na wynagrodzenia trenerów, bo taki jest cel programu, ale w największym możliwym aspekcie będziemy wykorzystywać te pieniądze na sprzęt sportowy dla dzieci. To jest nasz główny cel tak naprawdę tutaj. W tym aspekcie chcemy jak najbardziej się rozwijać. To dobro, które tutaj dostaliśmy, zostało nam przekazane, przeznaczymy na cele, powiem tak, poprawy jakości naszej pracy, to na sprzęt, na jakieś takie organizacje czy turnieju, które no, w tej chwili zostały przerwane. Przyda się to na sprzęt, który będzie teraz potrzebny, bo te pieniądze są bardzo potrzebne przede wszystkim dlatego, że teraz przez okres pandemii nie mieliśmy żadnych przychodów, nie było z czego zarabiać i na pewno będzie to bardzo przydatne. W województwie śląskim dofinansowanie na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych otrzyma blisko 600 klubów sportowych. Przed nami ostatnie 7 kolejek trwającego sezonu Ekstraklasy. Pierwszym rywalem Górnika Zabrze w rundzie barażowej będzie Korona Kielce. Po 30 kolejkach Górnik ma na koncie 41 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie. Korona z 30 punktami znajduje się w strefie spadkowej przed Arką Gdynia i ŁKS-em Łódź. We know that
Wiemy, że są teraz w trudnej sytuacji, więc spodziewamy się bardzo zmotywowanej drużyny, która chce wygrać. Ale nie patrzymy na nich. Chcemy wygrać pozostałe 7 meczów w tym sezonie. Gramy u siebie, więc postaramy się wygrać i potwierdzić naszą wygraną z Legią. Przygotowywaliśmy się normalnie i tak jak powiedziałem, chcemy wygrać mecz. Wygrana na swoim stadionie z Legią 2-0 dodała Górnikowi skrzydeł i jeszcze bardziej zmotywowała zawodników. Legia to świetny zespół, dobrze się przeciwko nim zaprezentowaliśmy, więc jest łatwiej, czując się bardziej komfortowo. Nie mamy też tak dużej presji na naszych plecach, więc możemy pracować normalnie i myślę, że zrobimy w 100% tak jak powiedziałem, że postaramy się wygrać wszystkie 7 meczów. Myślę, że to jest możliwe. Mamy dobrą drużynę, mamy duży skład, więc jeśli ktoś jest zmęczony, to inni gracze mogą go zastąpić. Wierzę, że jesteśmy dobrym zespołem i możemy to zrobić. Mecz z Koroną będzie pierwszym po powrocie Ekstraklasy, w którym trójkolorowych na stadionie będą wspierać kibice. Trochę dziwne jest granie przy pustym stadionie, na którym wiemy, jak dobrą atmosferę tworzyli wcześniej, więc mam nadzieję i wierzę, że przyjdą. Już się niecierpliwie, żeby ich zobaczyć. Kibice wybierający się na mecz muszą jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, koniecznie przyjdźcie na mecz w maseczkach. O nie, zapomniałem! Jeżeli zapomnisz zabrać swojej maski, będziesz mógł ją kupić w czerwonej kasie. Po drugie, zachowujcie odpowiedni dystans na stadionie. Zamknięte będą punkty gastronomiczne oraz depozyt. Osoby wybierające się na mecz proszone są także o zapoznanie się z harmonogramem rozmieszczenia miejsc na stadionie, który dostępny jest na stronie internetowej klubu. Drodzy kibice, po meczu słuchamy komunikatu speakera i wychodzimy ze stadionu etapami. Pamiętajcie, jadymy dłuż! W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego weekendu.